bardzo długo czekałem na ten etap, aby nastąpił. Jak mnie pewnie oglądacie na Blackbersie i tak dalej, no to pewnie widzieliście, że ja bardzo dużo z FPV zacząłem nagrywać jakichś przelotów, zapowiedzi i tak dalej. Coraz więcej filmów promocyjnych się pojawia, coraz więcej tego wszystkiego, naprawdę dużo jest. I od dłuższego czasu zmagałem się z tym, aby po prostu to wszystko ogarnąć tak, jak należy. Latałem Pawo 30, Betą 95, Cinelogami 25, 30, 35, Protekami i naprawdę każdy ten dron telepotał, cały czas coś było nie tak, ciężko się latało tymi dronami. No i słuchajcie, myk był taki, żeby zbudować drona, który naprawdę będzie dobrze latał i z którym nie będzie w ogóle problemów, jeśli chodzi o po prostu przyjemny lot. Zauważyłem po kanale, że naprawdę bardzo dużo jest tutaj ruch, jeśli chodzi o FPV. No i stwierdziłem, że troszkę będę więcej poruszał ten temat, bo was to bardzo interesuje. O! Na samym początku chciałbym was zaprosić na Instagrama. Na Instagramie wszystko będziecie widzieć na bieżąco, co ja robię, co się będzie pojawiało tutaj na YouTubie i tak dalej. Ponieważ no wiadomo, zmontować to trzeba, nagrać i tak dalej, troszkę dłużej trwa. A właśnie za momencik nagram wam, w sumie już wy to widzieliście. No, wy to widzieliście. No właśnie, o to chodzi. To co się dzieje, to co nagrywam, zawsze relacje się jakieś pojawiają, zawsze jakieś tam posty nowe wlatują na Instagrama. Tak więc wbijajcie na niedźwiedź.filmuje na Instagrama. Zapraszam was tam, będziecie na bieżąco, zostawcie tam obserwacje, będzie mi bardzo miło. A, jest gitara. No i słuchajcie, aby nie przedłużać, to chciałbym wam powiedzieć, co mam dla was tutaj ciekawego. Jest to Pawo 30 Pro. To jest nowa rama od Bety, znaczy nowa. No już troszkę się pojawiła jakiś czas temu, ale nie, z niewiadomych przyczyn Beta nie robi po prostu takich gotowców jak Pawo 30 i tak dalej. Tak więc stwierdziłem, że ja wezmę wszystko w swoje łapy, no i zrobię takiego gotowca. Słuchajcie, te drony będą gotowe do kupienia. Będą to drony z mojej ręki, ja będę to wszystko składał, ja to będę lutował, ja to będę pidował. Jeśli chodzi o te właśnie Cine łupy, ja bardzo długo latałem tymi dronami, aby znaleźć taki półśrodek, abym był zadowolony z tych dronów, aby nic nie telepotało i tak dalej. No i nie mogłem znaleźć. Latałem naprawdę wieloma dronami, no i nie dawały mi takiej frajdy jak właśnie ten dron. W końcu udało mi się zbudować drona, który lata gładko. Zaraz odpalimy drona, polatamy tutaj chwileczkę i zobaczcie po prostu, jak to wygląda bezpośrednio właśnie z tego egzemplarza, który teraz trzymam. Drony te będzie można kupić na stronie xor.pl. Tam będą gotowce takie wypidowane i tak dalej. Będzie można wybrać z jaką wizją, czy to będzie analog, czy to będzie cyfra. Jeśli chodzi o cyfrę, no to będą do wyboru Polary lub Pro. Aktualnie mam jednego do dyspozycji Pro, którego możecie kupić. Jeśli chodzi o zasilanie, no to będzie to na bateriach 6S. Ja dużo dronami latałem i tak naprawdę wszystkie te drony, które miałem na 4S, to jak troszkę takiego puncha się zrobiło, tak mocniej przydusiło tym trotlem do góry, no to to napięcie spadało w dół tak dosyć szybko, na przykład z 4.0 na 3.7. No i to jakoś tak no, mnie denerwowało, no, to nie było takie, jakbym chciał. Z GoPro nie ma problemu, żeby jakąś beczkę zrobić, pękła szybka w GoPro. Nie wiem, czy to zobaczycie. Zobaczycie? O, takie byty. Cóż, subskrypcja. Słuchajcie, z ciekawostek takich, które ten dron będzie posiadał, to będzie opcjonalnie, bo wiadomo, tu będzie można wybrać TBS-a, Crossfire czy ELRS-a, tak samo inne też odbiorniki, to będzie do wyboru, tak po prostu jak sobie wybierzecie, tak będę po prostu te drony robił, bo one będą takie opcjonalne pod zamówienie, a z realizacji takiego drona to będzie w granicach od 1 do 3 dni maksymalnie, no i plus wysyłka wiadomo, aby to było wszystko tak należy. Tymi dronami będę latał przed wysyłką, aby sprawdzić, czy jest wszystko dobrze. Nagram DVR-a, nagramy jak ten dron się zachowuje w powietrzu, tak więc no wszystko będzie sprawdzone, wszystko będzie ogarnięte. Jeżeli będziecie chcieli jakiś zestaw, czyli na przykład wizję razem z aparaturą, z wszystkim, też bez problemu taki zestaw poskładamy, że po prostu kupujecie, macie gotowca, do was przychodzi w paczuszce ładnie zapakowany, na gwarancji na tym wszystkim, odpalacie sobie gogle, aparaturę odpalacie, drona podpinacie, no i tym dronem możecie latać i go łamać. Jeśli chodzi o części zapasowe, no to tych części jest mało.
masa, naprawdę nie będzie z tym w ogóle problemu. No chyba, że sami będziecie chcieli to sobie lutować, no to po prostu kwestia zamówienia. Taką jedną jeszcze ciekawostkę mam tutaj dla Was, też opcjonalnie. To jest właśnie to tutaj, co się znajduje w tej małej tutaj o luce. Ten dron będzie miał GPS-a, w sumie ma już GPS-a. Pokażę Wam, jak to wygląda w ogóle, jak ten powrót wygląda. Ponieważ no, ten dron jest naprawdę szybki, bez problemu nim możecie sobie tam nad drzewami, gdzieś tam w górach pośmigać fajnie, aby fajne ujęcia porobić. No i jak każdy z nas wie, czasami łatwo można zgubić wizję, jest jakiś problem z tym. A jeżeli będziemy używać właśnie tego GPS-a, to pod guziczkiem właśnie w aparaturze zrobi się coś takiego jak powrót do domu. Naciskacie, dron się wznosi na przykład na 50 metrów, obraca się i wraca po prostu do nas. I przechwytujemy go po prostu, jak już będzie blisko nas, wizja wróci, wszystko wróci, tak więc bez problemu wszystko będzie fajnie tutaj, bezpieczne do latania. Jeżeli zrobicie to pomiędzy drzewami, bo ten dron nie ma czujników, no to Wam po prostu przywali wtedy gałęzie, ale to jest bardziej fajna opcja na takie latanko typowo na otwartej przestrzeni, jeżeli chcecie gdzieś dalej polecieć. Ale nie przeciągamy, lecimy z tym dronikiem, zobaczcie, jak to wygląda bezpośrednio właśnie tutaj z DVR-a i z GoPro, jak się nagra. Lecimy! Słuchajcie, jeśli chodzi o takie... jest gitara. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie ciekawostki, podepniemy drona, zobaczymy, jak długo się będzie fiksował. Ponieważ wiadomo, żeby ten GPS działał, no to po prostu musimy ogarnąć to, aby no, te satelity nam wyłapał. Zaraz zobaczymy, jak to po prostu działa, czy jest wszystko dobrze, bo nawet nie sprawdzałem tego w domu, czy to działa, ale... nie wiem, czy dobrze, jest jaśniej. Dobra, sprawdzimy, podpina się, tutaj pokazuje nam to. Wszystko jest gitara, zaraz się połączą satelity. No i zobaczymy, czy to działa tak, jak należy. Wiadomo, trzeba troszkę poczekać, aż to się wszystko zafiksuje. To jest w granicach minuty. Już mamy 5 satelit. Nie mam, jak Wam tego pokazać. Tutaj mamy 7 satelit. Tu jest mniej więcej stoper. Gdzieś tutaj go dodam na filmie, także będziecie widzieć, jak to wygląda. Mamy 9 satelit, tak więc no, bardzo przyjemnie, szybko się to wszystko fiksuje. Jesteśmy w sumie tutaj w parku, gdzie jest dużo chaszczy, krzaków, tego wszystkiego. Włączymy GoPro, aby też ładnie tutaj wszystko nagrawało. Nagrywamy w 4K, 4:3, 25 klatek na sekundę, bez stabilizacji, na szerokim. Lecimy. Startujemy. Dobra, startujemy dronikiem. Tutkę. O, tak go sobie ustawimy. Polatamy, zobaczycie, jak to wygląda po prostu z tej perspektywy. Na chwilę obecną mamy 12 satelit. No i lecimy. Na razie na spokojnie sobie polatamy tutaj w miejscówkach. Jeśli chodzi o tego drona, to fajna opcja jest taka, że pokazuje strzałkę, w którym kierunku my jesteśmy, gdzie dron będzie wracał. Nie wiem, jak zrobić, żeby OSD nagrywać, ale no ten dron właśnie lata w taki sposób, jak tutaj widzicie. Mamy cały czas 14 satelit podłączonych. Chciałbym Wam pokazać tego. To, co ja widzę tutaj z tych parametrów, no ale no niestety no tego nie przeskoczymy. Jeśli chodzi o wizję, zasięg i tak dalej, naprawdę nie ma w ogóle problemu z tym dronem. On jest na tyle precyzyjny, że serio, możemy nim wszystko robić. Cały czas widzę kierunek, prędkość lotu. Nie ma problemu. Wydaje mi się, że jakbym go tak przycisnął, to te takie 80 na godzinę no bez problemu jest do wyciągnięcia, żeby sobie tutaj pośmigać. Sami zobaczcie, jak to po prostu płynie. Jest ten lot taki precyzyjny, nie ma problemu w ogóle. Robi wszystko to, co mu mówię, żeby zrobił. No. No siema. W następnym odcinku będę Wam na pewno też opowiadał o tym, jak zrobić takiego GPS-a, żeby po prostu dron Wam sam wracał do domu za niewielki koszt, żeby to wszystko bardzo fajnie się szybko fiksowało i aby to wszystko miało ręce i nogi.
jak będziecie potrzebować, żeby pozamiatać na przykład na podwórku, tak możecie żonie powiedzieć na przykład, że albo dla dziecka kupujecie drona, albo do sprzątania. Po co jakąś dmuchawę kupywać, jak możecie drona przecież kupić, nie? Po co tak gadać? Jeszcze jedna rzecz została do sprawdzenia. Zważymy, ile waży ten dron, którego tutaj wyrzeźbiliśmy. Z paskami, z tym wszystkim, z GPS-em. Odpalamy tarę. I uwaga, dron waży 297 gram z GPS-em, z wszystkim na gotowo, czyli niecałe 300 gram. Podpinając GoPro pełne, mamy 424 gramy. No i bateryjka 631 gram waży dron. Odpinając GPS-a i troszkę jeszcze odchudzając go, jesteśmy w stanie zejść poniżej 600 gram z tym dronem. Tak więc no, lekko nie jest, przekraczamy troszkę te 250 gram, ale lata się nim naprawdę petarda. No i dobra, tak jak widzieliście, tak to wszystko wygląda. Naprawdę wieloma dronami latałem w przeszłości, przez 2 lata szukam takiego półśrodka, gdzie po prostu ten CineWhoop będzie, wiadomo, one słyną z tego, że mają lekką telepawkę, bo mają po prostu te osłonki po bokach, które chronią, jakbyśmy w coś uderzali i tak dalej. No i przez to właśnie te podmuchy wiatru i tak dalej powodują to, że one troszkę drżą, troszkę się gorzej nimi lata. Latałem z Cinelogiem 35 HD, latałem, w sumie dalej latam, Pawo 25, tą, którą teraz można kupić też na Xorze. Spoko dron, tylko że jest pod Nakeda. Mnie to troszkę nie urządza, bo no jakoś no niekoniecznie chce mi się babrać te Nakedy i rzeźbić. I jeśli chodzi o tego Pawo, to naprawdę przez 2 lata, jak eksperymentowałem z dronami, czy to z protykami i tak dalej, różnymi wynalazkami, czy tam moimi customami, no to naprawdę mogę śmiało tego drona polecić. Niedźwiedź poleca. Porównując do Cineloga, tak jak tutaj widzicie, te drony gabarytowo są praktycznie 1:1, tyle że to jest 3,5 calówka, a to jest 3 calowy. Jeśli chodzi o Pawo 30 Pro, to ja używam tych właśnie bateryjek, to są 1100 pod 6S i one wystarczają mi na około 10 minut latania bez kamerki, około 9 minut z Nakedem, no i 7 minut gdzieś takiego realnego lotu, 6-7 minut realnego lotu gdzieś tak z pełną GoPro, bez jakiegoś tam wybebeszania i tak dalej. Jeśli chodzi o bebechy w tym dronie, no to silniki zamontowałem 1700 KV, to są właśnie te betowskie silniczki, bardzo fajne, bardzo fajnie się kręcą, nic nie rzęcholą, nic nie przerywają, mega fajna sprawa. A jeśli chodzi o AIO, to zamontowałem lekkie AIO od Bety, też tak samo. Jest to Totpik 722, który jest naprawdę bardzo fajnym AIO. Ja nigdy nie uwaliłem tego AIO, a latam dosyć sporo tymi dronami już. Jest mega malutki, tak naprawdę od 2 do 6S obsługuje. Mocno piłowałem, nieraz miałem sytuację, że wleciałem po prostu w gałąź, która zablokowała silnik. Dalej tam piłowało i nic się nie upaliło, tak więc jeśli chodzi o to AIO, no to szczerze bardzo polecam. Jeśli chodzi o ramę, no to jest Pawo 30 Pro. Jeśli chodzi o odbiornik, no to w moim przypadku jest to LRS, którego bardzo polecam. Jest to totalnie leciutki, prosty w obsłudze odbiornik, cały zestaw. Nie miałem problemów ani razu, żeby mi coś tam się z nim zadziało. W dronie jest GPS HGLRC M80 Pro, który bardzo szybko się fiksuje. Jak już raz się połączy, no to już później macie jakby cały czas te satelity dostępne. Czyli wymieniając baterię, wszystko fajnie śmiga. Żeby oszczędzić baterię, to możecie inną bateryjkę podłączyć i tak naprawdę bez problemu już później możecie sobie śmigać na normalnej. Jeśli chodzi o wizję, no to tak jak wcześniej wspominałem, mamy tutaj Kadaxa cyfrę z Polarem lub Pro i tak samo możecie tutaj też zamówić analoga. Już parę razy nim przygrzmociłem i nawet wyrwałem sobie soczewkę. Pokażę wam. Lekko nie było. Tak, patrzcie. Tak wygląda moje GoPro aktualnie. Prosto w soczewkę całym dronem przywaliłem, znaczy całym dronem, no tak leciałem po prostu. Mamy dostępne naprawdę wszystkie części do tego drona, tak więc bardzo szybko i łatwo można go naprawić. Drona znajdziecie na stronie www.xor.pl, tam wszystko dowiecie się w opisie co i jak. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało tam na dole w komentarzach walcie. Do następnego, trzymaj się!